Siemanko, już właściwie dzisiaj miałem wyłączony sprzęt, ale dostałem powiadomienie jeszcze na urządzenie przenośne i rzeczywiście zapomniałem o tym, który zresztą tak jak widzicie tutaj, tak? W tej chwili ten temat przypinam, żebym tego tematu nie zapomniał. On będzie przypięty. Przypnij wątki. I on zostaje już przypięty. Czyli będzie przypięty tutaj, tak? I tego proszę pilnować. No tak jak widzicie, niecelowo zapomniałem o tym, ale już obcykałem. To było, jak pani Aluna napisała, domyślam się, że kobieta napisała to, nie wiem, z 15 minut temu, to ja już jestem gotowy do tego, żeby ten konkurs przeprowadzić i zaraz to zrobimy. Czyli użyję ponownie tego programu, który użyłem wtedy do losowania tych udostępnionych na Facebooku postów. Soft jest ogólnodostępny, darmowy, ściągnięty przez, zrobił go jeden z użytkowników internetów, można go używać za darmo do takich celów, to jest ten soft, można sobie go ściągnąć, przetestować, że rzeczywiście jest to wynik losowy, tak? Musimy sobie wklepać listę, jest to lista 500 osób i tak jak było napisane, to jest 500 pierwszych ników, które się zarejestrowały na forum. Spośród tych 500 osób, jeżeli wylosuję, nacisnę raz losowanie i uznajemy, że ta osoba dostanie projekt, oczywiście nieodpłatnie, jeszcze w tym tygodniu go wyślę, jeżeli potwierdzi, że projektu nie ma, jeżeli natomiast, no chyba, że ma projekt i będzie chciała drugi, no jak najbardziej może to zrobić, może go sprzedać, oddać komuś, wybudować sobie drugi dom i tak dalej, nie wnikam w to, będzie to zależało od tej osoby, jeżeli jednak osoba, która zostanie wylosowana, będzie miała projekt i będzie chciała po prostu, nie będzie tego projektu chciała drugiego, tak, no to losujemy ponownie i no myślę, że w dniu jutrzejszym to się wyjaśni, chyba, że jeszcze nie śpicie, bo normalni ludzie śpią o tej godzinie, ja do normalnych nie należę i zaraz to wszystko wylosujemy. No to co, no to, to oczywiście tu nie patrzcie na to, że tutaj jest napisane zwycięzca nick z YouTube'a, bo to jest darmowy soft tego pana tutaj, no fajny program zrobił, fajna rzecz, bardzo prosto. Można wpisać, jest bardzo prosto w jednym pliku list, 500 pozycji po prostu. Możecie sobie od 1 do 500 napisać. Mi się udało to szybko przy pomocy tam paru manewrów wyhaczyć z panelu administratora te wszystkie osoby. Widzę tylko jeden błąd jest w tym programie, albo ja mam u siebie coś na kompie, że nie widzi polskich znaków, ale to nie ma znaczenia. Tak jak zobaczcie tutaj na przykład jest Łukasz87, czyli ewidentnie nie ma polskich znaków, ale wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, tak? No i co? Czas na losuj. Jak widzicie, Marcin Myślnik Szczecin to jest osoba, która jeżeli nie ma projektu, jeżeli będzie miała ochotę ten projekt wziąć, to ten projekt dostanie. Za chwilę tą osobę poinformuję. Wrzucę też materiał z tego na Facebooka, bo to też wiem jak działa, tak? Czyli jeżeli nie wszyscy zawsze śledzą forum, niektórzy na forum zarejestrowali się tylko po to, żeby obejrzeć załączniki innych osób, czyli zdjęcia, tak więc również sobie z tego zdaję sprawę. Tak jak mówię, żeby było uczciwie, na szybko, bez kombinacji, u mnie zawsze jest bez kombinacji, bardzo często na szybko. Możecie to sami zweryfikować, czy to było uczciwe, czy nieuczciwe, wam to pozostawiam do oceny. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, jedynie to, że zapomniałem o tym, ale fajnie, że ktoś przypomniał. No i lada tydzień myślę, że będzie kolejny wylosowany, bo zbliża się ku 1000 lista osób, które się zarejestrowały na forum. Tak więc ja w tej chwili docieram do pana Marcina ze Szczecina po mailu, bo mam do bazy wgląd i po prostu go poinformuję o tym i dam mu linka do tego materiału i on już sam zadecyduje w tym momencie, czy korzysta z tego, czy z tego nie korzysta. Jeżeli nie korzysta, w co oczywiście mam nadzieję, że skorzysta z tego, że nie odmówi i po prostu dostaje ten projekt, tak? I myślę, że później chciałbym, nie myślę, tylko chciałbym, żeby to potwierdził później, jeżeli ten projekt rzeczywiście fizycznie już dostanie w swoje ręce. Tak więc spokojnej nocki, mamy godzinę 22:48. A propos jeszcze, bo dużo ludzi mi pisze wiadomości, że nie wrzucam świeżych materiałów. Nie wrzucam, bo jest pogoda taka, a nie inna niestety. Puściły mrozy i zaczął padać codziennie u nas deszcz, ale dzisiaj byłem po południu późno sprawdzić, czy puściła już ta zmarzlina i jestem dobrej myśli. Myślę, że w dniu jutrzejszym uda mi się w końcu zacząć zasypywać, a na budowie pod lasem z uwagi na problemy z dźwigiem, no niestety się to opóźniło o parę ładnych dni. Dobra, to tymczasem spokojnej nocki. Marcin ze Szczecina, jeżeli jesteś ze Szczecina, a nie tylko w Niku, to gratuluję.